Powiem tak, drugi mecz nasz w kartuzach, tak, w historii. Rok temu też 3-0 tu przegrywaliśmy, też skończyło się 3-3 w tym spotkaniu. Dzisiaj znów szalony mecz. W samym meczu no, nie weszliśmy dobrze w ten mecz, zaspaliśmy te pierwsze 6-7 minut, gdzie dostaliśmy dwie bramki. Później mieliśmy swoje sytuacje, ale gdzieś zabrakło szczęścia, bo i bramkarz tam w plecy dostał piłkę, nie wpadła, tak, gdzieś parę sytuacji dobijaliśmy. Trochę myślę, że zaczęliśmy przejmować inicjatywę nad tym spotkaniem. Gdzieś przy tym wysokim pressingu silnogoście próbowali grać długą piłę do pivota, dużo tego przecinaliśmy i w końcu zdecydowaliśmy się wycofać bramkarza, bo no, tutaj chyba w 6 czy 5 minucie, nie wiem czy nie ma złamanej ręki nasz chłopak, nasz bramkarz, nie da rady ruszać. Zresztą to też była chyba konsekwencja tej trzeciej straconej bramki, bo dostał ją po prostu na tą rękę, która jest połamana i bał się wystawić, dlatego to wpadło. Tak? Zaryzykowaliśmy. Pamiętaliśmy też, że rok temu Kartuzy nie potrafiły sobie poradzić z naszą przewagą. Wyszliśmy w przewadze, strzeliliśmy 3 bramki i tak jak pan powiedział, no, wydaje mi się, że my jednak byliśmy bliżej zwycięstwa. Gdzieś tutaj 3 sekundy przed końcem chłopak od nas ma pustaka, ale już no, padnięty, tak, bo praktycznie bez zmian graliśmy całą połowę w tej przewadze. Gdzieś nie uszczywnił stopy i wyleciała na aut zamiast do bramki. Bardzo mało zabrakło, żebyśmy się to cieszyli z 3 punktów. Mimo wszystko fajny mecz, myślę, że ze strony Kartuz też jest jakiś niedosyt, bo już 3-0 wygrywali. My jesteśmy zadowoleni, bo gdzieś w tym meczu, zwłaszcza w tej drugiej połowie, gdzie zaczęliśmy walczyć, jeździć na dupach, myślę, że wróciła gdzieś ta nasza taka wiara, pewność siebie i drużyna z tamtego sezonu, bo tego nam brakowało, bo jesteśmy męczeni kontuzjami, chorobami, jeździmy czasami w 6-7 na te spotkania, więc cieszę to, że udało się wyciągnąć. Szkoda, że nie wygraliśmy, ale myślę, że Kartuzy też będą mówić, że no mieliśmy już ich 3-0 i skończyło się 3-3, tak? To zwycięski remis powinien być dla nas, ale tak jak pan powiedział, no, myślę, że my byliśmy bliżej tego zwycięstwa. No, gratuluję też Kartuzom walki do końca, tak, poświęcenia, bo naprawdę myślę, że tu kibice fajny, zwariowany mecz, myślę, że obejrzeli. Że nie wiem, mam déjà vu, bo w zeszłym roku było dokładnie to samo i dokładnie na tej samej hali. Nie wiem, wygrywamy 3-0, zamiast strzelać dalej, to zaczynamy się cofać, grać każdy nie wiadomo co. W trakcie meczu się dowiaduje, że jeden się rozchorował w trakcie meczu, drugi sobie coś zrobił. Trzeci nie przyjeżdża w ogóle na mecz, nie wiadomo dlaczego i to, co my trenujemy, tak naprawdę nie ma sensu, jeżeli nie ma, mówię, nie ma ludzi, tak? Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no nie mieliśmy prawa wygrać tego meczu, bo oni wycofują bramkarza, a my po każdym odbiorze nie potrafimy nawet jednego podania rozegrać, no także nie wiem, wydaje mi się, na pewno zasłużony był ten remis, tak, gdzie pierwsza połowa było widać, że byliśmy dużo lepsi, początek drugiej połowy też, oni wycofują bramkarza, no i byliśmy dużo słabsi, także 3-3 chyba sprawiedliwe. No właśnie tutaj jest taki mały chyba konflikt, jeżeli chodzi o opinię w ogóle na temat tego meczu, bo akurat tutaj w rozmowie z trenerem grającym drużyny, on twierdzi akurat, że oni byli lepsi, bo wykreowali sobie więcej chyba sytuacji w pierwszej połowie, w drugiej to na pewno akurat zagrali tak z tym wycofanym bramkarzem. No w drugiej tak, ale jeżeli chodzi o pierwszą połowę, no to ja się w życiu nie zgodzę, że oni byli lepsi, że tak naprawdę myśmy strzelili 2 bramki i nie wiem, nie widziałem jakiegoś większego zagrożenia z ich strony, też w szatni siedzieliśmy, rozmawialiśmy, że spokojnie, jak będziemy dalej tak grali, to się nic nie wydarzy, bo nic nie robili, także no nie wiem, może byliśmy na innym meczu. We'll be right back.